Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Podczas meczu domowego w Grodzisku z Zagłębiem Lubin wydawało się, że Warta jest bliska przełamania i zdobycia kompletu punktów. Przeważała na boisku, zdominowała przez długie fragmenty meczu swojego przeciwnika i dyktowała warunki gry. Zabrakło tylko najważniejszego, tego co jest solą futbolu, czyli bramek dających zwycięstwo. Te bramki zdobyli rywale, wygrywając ten mecz 2-0. Kto wie, jakby się potoczyło to spotkanie, gdyby Mateusz Kupczak umieścił piłkę w bramce z 11 metrów w 41 minucie, otwierając wynik tego spotkania. Mimo przegranej, jesteśmy bardzo zbudowani postawą naszej swojskiej bandy, która coraz bardziej nabiera tego swojego rytmu meczowego. Mówił o tym również na konferencji pomeczowej trener Piotr Tworek. Przegraliśmy mecz, nie dopiszemy dzisiaj nawet jednego punktu, natomiast paradoksalnie może tym meczem wygraliśmy, może, na pewno wygraliśmy więcej niż 3 punkty czy 1 punkt. My tym meczem pokazaliśmy, że Warta, która przyzwyczajała do takiego sposobu grania, takiego stylu grania, agresywnego, mocnego, będzie wygrywała mecze i nawet dziś, gdy przegraliśmy i nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, to w dwójnasób jeszcze bardziej będziemy pracować, bardziej będziemy się motywować do ciężkiej pracy, bo efekty będą. Wiemy też, że nie możemy popełniać prostych błędów, które skutkują stratą bramek. Jestem dumny dzisiaj ze swojego zespołu, dumny jestem z chłopaków, z postawy i im dziękuję za ten mecz, bo to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, mimo iż przegrany. Przyjdą zwycięstwa, ten zespół będzie dawał dużo radości. Widać, że Zieloni się odbudowują, widać, że są już na dobrej ścieżce, no i tylko jeszcze odrobina szczęścia przyda się z pewnością w następnej kolejce, żeby Warta w końcu zaczęła wygrywać, punktować i piąć się w górę tabeli. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Choć teraz w tej 10. kolejce Zielonych czeka wyjątkowo trudne wyzwanie, bo będzie to wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem, to jednak wiemy, że podopiecznych Piotra Tworka stać na wszystko. Trzymamy bardzo mocno kciuki za swojską bandę i liczymy na to, że w końcu nastąpi przełamanie. A kibiców Zielonych zapraszamy do słuchania bezpośredniej relacji z Częstochowy już w niedzielę o 12.30 na antenie MC Radia na 102,7 FM. Do boju Zieloni!